10 najbardziej wkurzających reklam świątecznych puszczanych w listopadzie. Mamy dopiero 26 listopada, a już zebranie 10 tegorocznych reklam świątecznych nie sprawiło mi najmniejszego trudu. 10 PKO, ależ ta reklama jest poetycka. Życzenia możesz składać patrząc głęboko w oczy, lub dając prezent uroczy. Normalnie, jakby Mickiewicz to pisał, a tak serio to nie. 9. Coca-Cola. Podziękuj wszystkim tym, którzy sprawiają, że są one wyjątkowe. Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself. 8. Warka. Co oprócz tych dwóch landryn, pojawiających się na dwie sekundy, ta reklama ma wspólnego ze świętami? Proszę, wytłumaczcie mi. Siedem, hopkola. Te schematy są tak oklepane, że nie wiem co mówić. Tylko Mikołaja tutaj nie ma. Dwie rzeczy mi się w oczy rzucają. Pierwsze, to nie jest 100 ml, a on jest na lotnisku. Zebraliby mu to. Dwa, to jest krótki rękaw w grudniu w reklamie świątecznej. Co to ma być? Hawaje, chociaż faktycznie jeszcze trochę i pierwsze świąteczne reklamy będą w lipcu. 6. Coca-Cola. Ciężarówki Coca-Coli, które po raz pierwszy pojawiały się w połowie grudnia, to już przeszłość. Teraz wbija przez okno Mikołaj i pije kole. A i w połowie listopada. Czy ktoś jeszcze pamięta o co w tym wszystkim chodzi: że Jezus się urodził, Maryja, gwiazdka betlejemska i tak dalej? Nie, tak myślałem. Teraz Mikołaj robi pod siebie pieniędzmi z reklam telewizyjnych, i chyba właśnie tak na święta ludzie też zaczynają patrzeć. 5 NC Plus. Znowu ten sam schemat. Mikołaj zachwycony produktem jakiegoś tam producenta, ile można. Moim zdaniem Mikołaj powinien być towarem strzeżonym i znane marki nie powinny go wykorzystywać. Co będzie na Wielkanoc? Jezus przybity do krzyża robi sobie selfie nowym iPhone'em? 4 Zalando Styl w prezencie. Banda ułomnych ludzi macha paczkami na lewo i prawo, a wszystko do kolejnej przeróbki świątecznego utworu. Hey, jing, jing, jingl, jingl. Mnie najbardziej zaciekawiła ta osoba. Sasza, to ty? 3 plus. Szymon Majewski powoli robi się najbardziej irytującą postacią polskiej reklamy. Jest wszędzie, a każda produkcja z nim to coraz większa tandeta. A Szymon Majewski w świątecznej reklamie i to w listopadzie, no to szczyt. 2 plus mało, dwóch Szymonów Majewskich i to przebranych za Mikołaja w kolejnej reklamie plusa. Siedzę, oglądam sobie film, reklama, no okej, okay, norma, i nagle Majewski jako Mikołaj, i nagle drugi Majewski jako Mikołaj. Nie, to nie na moje nerwy. Jeden plus! Brawo Pani Szymonie, jako pierwszy zdobył Pan na kanale Światowa Dyszka potrójną koronę. Szkoda tylko, że w niezbyt pozytywnym temacie. Było dwóch Mikołajów, to dorzucam jeszcze trzeciego. Poza tym, ta reklama jest rasistowska. Skoro dla Mikołaja zabawki robią elfy, a w rzeczywistości te zabawki robią małe, zniewolone Chińczyki, to Mikołaj posługuje się małymi Chińczykami. A tak swoją drogą. Ciekawe, ile zapłacili temu żółtkowi za zagranie w reklamie. Miskę ryżu? Nie, no żartuję. Te reklamy są po prostu na tyle żenujące, że musieli ściągnąć jakiegoś chinola, bo żaden Polak w tym już nie zagra. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!